Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj film jest z telefonu, ponieważ zapomniałem wziąć aparatu. Witam serdecznie. Dzisiaj wycieczka będzie z klubu Kniołaza. Jest to spacer niedzielny, czy spacery niedzielne klubu Kniołaza. Organizator Puszcza Bukowa, PZTK. Ja dzisiaj dojechałem do Szczecin-Zdroi. Bardzo proszę, można zobaczyć Szczecin-Zdroje. I będę szedł trochę nietypowo, bo do punktu zbornego wycieczki mam 4 km. A tam nie mam transportu, więc pójdę na piechotę przez Puszczę Bukową, niedaleko Jeziora Szmaragdowego. To jest bodajże trasa wycieczkowa familijna. No to nie ma co, tylko trzeba iść, żeby zdążyć na wycieczkę. A idziemy na ulicę Smocz. Jesteś piesio. No. To pana piesek? Tam idzie tej pani. O. A, pani. A ja myślałem, że pana. Dobra, czyli idziemy szlakiem familijnym prosto. Nigdzie nie zbaczać, jeżeli pan chce. To, bo i pójdzie pan w lewo, też pan dojdzie do szlaku. Bo tam też. Jest te trzy drogi, trzy i wszystko szlak familijny. Aha, no dobra. Turystyczny, pieszy i familijny, prosto pan dojdzie. To bardzo panu dziękuję, do widzenia. Aż do podium pan dojdzie. O, miło. Do widzenia. Do widzenia. No to już wszystko wiemy. Idziemy. Nawet fajnie tutaj. Ładnie tu. Wiem, powtarzam się. Ale tak jest. Z daleka widzę już oznaczenia szlaków. No, prawie dotarliśmy. Czy dotarłem? Na razie idę sam. Tablicy informacyjnej. Trasa widokowa Szmaragdowe Zdroje. Skurcza Góra. Punkt widokowy jest wzniesieniem sięgającym 71 metrów nad poziomem morza. Północno-wschodnia część wyniesienia, na którym leży Park Leśny Zdroje, oddzielona jest dość głęboką dolinką strumienia bez nazwy, wzdłuż której biegnie droga będąca przedłużeniem ulicy Letniskowej. Wierzchołek i stok północno-wschodni Skurczej Góry jest bezleśny. Nazwa Skurcza Góra wywodzi się od kaszubskiego słowa skurc, co oznacza w tym języku szpaka. Tu jest też pokazany głaz Morowiec. Tu jest mapa. Aha. Czyli tu jesteśmy. Proszę, widać nas. Idziemy do punktu widokowego, czyli tego niebieskiego dużego punktu. Okej. No to idziemy. Jedynka to jest Jezioro Szmaragdowe. Oko na Szczecin, pola na widok. I zobaczymy później. Całkowita długość trasy 4 km. Spacer godzina 15 minut, marsz 45 minut. Marsz obieg 35 minut. No dobra, to ja idę dalej. No tu widoku nie ma, bo zasłaniają drzewa.
A tam jest jeszcze jedna tablica. Teraz tam podejdę. Ale to jest taka sama. No tak, nie, to jest wieża Barentsa. Czekaj, o co tu chodzi? No nic. Trasa widokowa, szmaragdowe zdroje. Idziemy dalej. No więc idziemy dalej. Właśnie zboczyłem lekko ze ścieżki. Patrzę, a tu jakoś tak wysoko, nawet bardzo wysoko, okazało się, że jestem nad jeziorem szmaragdowym, dawną kopalnią. Jeśli się nie mylę, to kopalnia Kredy. No to stąd niewiele widać, bo to za drzewami. A tam w oddali widać Szczecin, ale to też słabo. Dzisiaj jest dosyć ciemno. Jest tu bardzo wysoko. No, powiedział nawet, że trochę strasznie. Ale nic. Dalej idziemy szlakiem. Także faktycznie trasa jest typowo turystyczna, naprawdę bardzo ciekawa i ładna. No, robi wrażenie, jeśli ktoś nie był tu nigdy i nie słyszał o tym miejscu, to tym bardziej. A, chociaż raczej miejsce jest dosyć znane. Jakie skarpy. Wysoko. Ptaki pięknie śpiewają. No dobra, idziemy dalej. Zapomniałem. Trudno. Jakiś kanał. O, rezerwat przyrody. Jest tu płot i opis. Tu jest mapa. Pomniki przyrody. Cis Warcisław. Dobra. Tu jest zdjęcie jeziora szmaragdowego jesienią. Tu jest punkt widokowy na polanie. I teraz tak. Serdecznie witamy na terenie Lasów Miejskich w Szczecinie, będących częścią leśnego kompleksu promocyjnego Puszcze Szczecińskie. Znajdujemy się przy rezerwacie przyrody drzewostanu, nie, przyrody zdroje. Został utworzony w 1959 roku celem zachowania cisa rosnącego w dolnym piętrze drzewostanu sosnowego na powierzchni 2 hektarów. Jest to rezerwat o charakterze krajobrazowym, jedyny rezerwatowy obiekt na terenie miasta Szczecin. Teren rezerwatu jest gruntem porolnym, zalesionym w okresie międzywojennym. Podłożem dla rosnących drzew są gleby brunatne i rdzawe. Drzewostan tworzą przede wszystkim sosny pospolite w wieku około 90 lat, a także brzoza brudowkowata, lipa szerokolistna i dęby. Szypułkowy, bezszypułkowy na granicy rezerwatu wzdłuż ulicy Radosnej. O, to jest ulica Radosna. Rośnie szpaler lipy szerokolistnej. Cis pospolity występuje w dolnej warstwie drzewostanu, tworząc wraz z sosną zespół, no jakiś tam. Dzień dobry. Na terenie chronionym występuje 91 gatunków roślin naczyniowych oraz liczne gatunki grzybów, mszaków. Z gatunków chronionych rosną tutaj paprotka zwyczajna, bluszcz pospolity i cis pospolity.
i mrzanka wonna. Populacja cisa w rezerwacie liczy ponad 800 egzemplarzy. Z większych zwierząt spotkamy tutaj dziki, sarny, lisy, borsuki oraz wiewiórki. Licznie reprezentowany jest świat ptaków, zwłaszcza gniazdujących w dziuplach. Opiekę nad rezerwatem sprawują Lasy Miejskie w Szczecinie, Leśnictwo Dąbie. Dzień dobry. Witam. Witam. Z Klubki New Jazza, tak? No to będę po raz pierwszy. Zaraz mówię, że lubię filmować. Olo! A jaki zadowolony! No pewnie! A to jest globetrotterka. No ale pies został w domu prawie obrażony. No tutaj to jeżdżą jak wariaci, no, razem no, na rowerze. No. Znak, szlak, znak. No to tu jakby głowowy, tak? No i co z tego, Boże, kto samochodu nie widział? Chłopcze, tam nie wolno. Dobrze już, on nie chodzi na smyczy, tylko jak czuje niebezpieczeństwo, to przyjdzie sam na smyczy. Lat, 4 lata chodzi ze mną wszędzie, pływa ze mną i chodzi i najlepiej się czuje na futrze, w stelu wypłynął w morze, taki przechył, to on uśmiechnięty i ogonem jeszcze, żeby szybciej, ale na kajkach to po prostu pływał. Idziemy od podjuch w kierunku do przełęczy trzech braci, jest ich 13. Teraz prawdopodobnie została 12, bo jedni ukradli. Ale pewno nowobogatcy. To są w sumie kamienie graniczne, które oddzielały powiat Gryfino od Szczecina, ale mylnie uważane za mogiły zabrzumionych. Nie? Także pomylili się tutaj, bo tu jest 13 kamienic i niemożliwe, żeby 13 mogli było zbiorą. No pewnie. Czyli kamienie graniczne, tak? To są kamienie graniczne. A nie wiadomo, jaka to granica była? Wiadomo, między Gryfinem a Szczecinem. Aha. W XVIII wieku chyba chodziła reforma terytorialna. Na tych 1773 jest data. I one idą czerwonym szlakiem w tamtą stronę. I z kierunku oto sprawy jeszcze w Polsce. No są 13 sztuków, tak? No jest 12, bo z tym jednym było zgłoszenie do prokuratury i jeszcze nie mogą znaleźć. Został ukradziony. Najładniejszy taki był, malutki, taki łatwy. Do, no, posłyszałem, że na posesję ukradł. To pewno nawet. Widziałem, jak gdzie jest jakieś mogiły, to tu na to jest, bo to jest znaczenie. A co tam jest? To właśnie to. O, to są kiedyś... Aha, oznaczenie, faktycznie. Nazywają to kamienie zamorowe, bo niby te krzyżotaryjskie. No, ale no wiadomo. No. Trzeba było szukać w mapach osób, potem... Generalnie płaciła w okresach, kiedy nie powinna płacić. Więc oni nie powinni... Ze zdjęciami? Bo to należy, że gdzieś tam nie zalega.
na wizytę i na kwiaty powinno oddać, tam jeszcze jej powinni oddać. Proszę cię umieścić. Tam będziemy za dwa tygodnie, co tam zdjęcia robią, bo tutaj to dzisiaj tylko jedno zdjęcie będzie chronologicznie. A ja tu nie widzę. Mam czasami ochotę, żeby to się zbierało razem w 200 zł, tak? Czasami mam ochotę, nie idę, po prostu zapłacę i wrzucę, ale przecież moja mama będzie niepocieszona i wiesz. To słyszę, bo zresztą, no oni jakiś też, niby się dopatrzyli, z jednej strony się dopatrzyli, że to było czasowe. Te dwa łuki przy grocie. Mm-hmm. Betonowy na górze była sobie taka. O, to tego nie ma. Nie, już jest tylko jeden. Tylko łuk został. No. Tak, i to tak wyglądało. No, tu kapela przygrywała. Aha. I to tu był ten cały kompleks, tak? Tak, tak, tak. Aha, wytwórnia betonu. A wytwórnia betonu to była, jak się jedzie tutaj w Zdrojach do Groty, mm-hmm. Pokażę jak to wyglądało. To była cementownia Sterni. A tu pierwsza mapa Puszczy Bukowej. Która? Mejera. A ta. 1889 rok. Nie, on opracował te pierwsze szlaki. Tutaj. Mm-hmm. Był nauczyciel ze szkoły. I sobie tak chodził po puszczy i rysował. O, ciekawe. Później w Podjuchach wystawili pomnik, ale już jest zrujnowany. Tu są jeszcze podstawy zostały betonowe. Byłoby pracy przymusowej w Iskordzie. Kobiety były z Łodzi lub województwa łódzkiego, dlatego... Ale w którym, że tak powiem, przedziale czasowym? W czasie wojny. I niektóre ulice są właśnie tak nazwane. Widzewska, tam krótce, Bałucka. Czyli tu stały baraki, tak? Tak. A wiecie, że ten, myśmy się zdziwili, bo że taki obóz przesiedleńczy był na Głębokim. I tego żeśmy nie wiedzieli, bo całe życie w naszym ogrodzie był taki podest betonowy, nie? Takie trzy ten, ale myślałyśmy, że to jest, że tam był jakiś domek na narzędzia, czy coś takiego, nie? A się okazało, że to było wejście do baraków właśnie. Te baraki były drewniane, więc je rozebrano. Tak ładnie był, ładnie skomponowany był ten obóz. Wśród wzgórz. Ale słodko to nie było. Ale to, poczekaj, ale to były kobiety w czasie wojny. Jaki beton? No, mówię, że dzięki tej cementowni z tym betonu jest full w tym. No tak, to prawda. Jedziemy na górę, to nie wiem. Tu most? Nie ma drugiej strony. Tu nie ma drugiej strony. Wow. Robi wrażenie. No, tu barierki były. No, złomiarze, tak? Wiem. Nic nowego. Ale to nie jest ten saperski most? To są saperski. To jest saperski, tu ćwiczenia robili. Dokładnie, bo widzę tam otwory, w jaki sposób niszczyło się most, żeby nie można było go odbudować. Zgadza się? Tak. To jest ogródek saperski. Tak. To film puściłem teraz jakiś wczoraj. Tak zwanego uroczyska mostu. Dawny poligon niemieckich saperów przeznaczony do ćwiczeń, do wysadania ładunków. Tu będzie seria trzech mostów, które były ze sobą połączone. Na mostach były ułożone linie kolejowe, te sobie ćwiczyli wysadanie. Zejdziemy na dół, będzie pokazane jak, w jaki sposób się zakłada ładunki na filar, żeby od razu wysadzić most. I żeby o niego nie można było odbudować. Nie można było go zbudować, żeby runął. Dokładnie. Nie wiedziałam, że to jest szkolenie terrorystyczne, bo jeszcze pewnie więcej osób by chciało, jakby wiedziało. A mamy ćwiczebne ładunki ze sobą. Coś się znajdzie. Ale robi wrażenie, nie? Dzień dobry. Ale wysoko. Ja mam lęk
wysokości. No to mnie nie tyka. Nie myślałem, że będę w ogródku saperskim. Fajnie. Super. Jestem bardzo zadowolony. Ja też mówię ci fajnie, że o to dopiero widać, jak jest na dole. Jest punkt odniesienia. No właśnie o to pomachaj chodziło. Pomachaj nam. A idziemy na dół, bo idziemy. Przewodnik uciekł. A on, ja się zachowałam tu tak głośno, ale kurczę, histeria zaraz. Olek tu. Tu, na dół. To jest konwalia, tak? No. No. Nie będziecie Państwo mogli tu trafić za pomocą mocha. Tak, bo będzie pachnieć, ale już prawie widać. Ja sprzedałam swój ogród, w którym też już by były konwalia, a tam guzik. Ale sporo ich. No, bardzo. Już pachną. Ja już czuję. Ja też. On tutaj był. Tu zobacz, jak to wygląda. Ogródek saperski. Tu idziemy w tą stronę. Ja w drzwi też ma sąsiad, on drogieje tam jest. Aha, a to są paintball. A tu tak, tutaj to są ślady po paintballu. A, bo tu się strzelają. Ale tak, to góry to chyba kurczę jakiś Goliat. A jak ktoś stał na górze, no to jak? Strzelają. Jak oni tu się chowają, nie? Wtedy lepszy widok. To kolejny most z ogródka saperskiego. Tym razem łukowaty, o innej konstrukcji. No, on też był tam połączony, nie? Nie, nie był połączony, nigdy. Nie był połączony, proszę pani. Gdzie? Nie. Nigdy nie było to połączone, gwarantuję wam to. Nie, na rozdzielone musiały być, żeby samochody były. Na pewno? Czytałem trochę na ten temat. Fajny ten ogródek jest. Jak mi się podświetla, to znaczy nie będzie zaliczone. To jest tylko do ćwiczeń. Tu nie było żadnego dalej zakończenia mostu, ani żadnego innego przęsła. Spójrz na konstrukcję. Ale jestem taki, zobacz. Nie. To może być położone miejsce na płytę na następną. Albo na cokolwiek. To jest tylko miejsce. Jest takie miejsce. Ale nie było tutaj nic. Aha, no dobra. Tu tak nic nie było. No pewnie, że to chyba jedno z niewielu miejsc, co można zapalić. Co to powie? Ładny jest taki. No. Niezły. Też mi się to skojarzyło. Ta dziura pod nim. Do ostatniego mostu, który wygląda najciekawiej chyba. Wygląda normalnie. Tak, jakby cały jest. To tu byłam odchodzić. Właśnie to zrobię. Zarabia najwięcej pieniędzy. I tam chroni kwarterbeka i wskazali dlaczego, nie? I to po prostu nagranie masakra. A ja słyszałem, że to zagadka jest. Tak. To jest zagadka, bo nikt nie wie, po co to jest, bo to, no bo to nie należy do ogródka saperskiego. A jest tam dziura, nie wiadomo skąd i jak się sposób się wzięła. Tak zupełnie niepozorowane. Ale to nic nie słyszę, co tu widzimy. Różne kształty filary. Okrągłe. Prostokątne. Ale jeden zginął tu filar, nie? Olek. Wysadzili. Tam sobie ognisko. Nie, nie, nie. Jesteście ubiegłym. Ale tyle nie ważą. Taka drużyna wojenna. Uwaga na oczy. Na co? Na oczy, bo tam... Strzelają? Strzelają.
Ale wrażenie robi się ekstra. Super. Normalnie strach się bać. Ale czekaj. Tutaj mamy drużyny z paintballem i odbywają się strzelania. A to bunkry są jakieś, schrony. Prochowe. Tutaj były składowane materiały wybuchowe. Tutaj składowano materiały wybuchowe. O proszę. Ale wrażenie, super. A ja myślałam, że to na mechaniczne ptaki. Nie. Bo to wygląda tak, jakby było z betonu zrobione. No właśnie. A co to jest to z przodu? To nie beton? Tam jest kamera w środku. A może dlatego? Kamera, dla mnie to też nie. Kamera w środku, ja taki widziałem. Tu jest na tych domkach, na tych drzewach, tych domków. Mhm. Bo oni tu pozamykali. A chodzi o te bunkry? No w tych bunkrach też one miały tam, ale przecież tam Rzeczpospolitą urządzali. Ale te bunkry to po czym są? Co to było? Chyba po niemieckie jakieś. A pani nie wie, myślałem. A mąż wie, ja tam nie wiem. Tu jest znów domek. Ty, normalnie nawet pepesza jest. Tak, tak. Ja, naturli. Ja, nasi są. Dowolność całkowita. Zależy od drużyny. Zobaczymy, pod jednym forum jesteśmy, ale wiele drużyn. Airsoft Szczecin. Ale wrażenie robicie. Nie, bo my nie lubimy farby. By tak to byśmy pewnie z paintballem latali, ale wolimy na czysto, jak to nazwę. Co to znaczy? Kulki są plastikowe, bez farby. Aha, aha. Takie bardziej lepsze niż na odpustach są zabawkowe. Rozumiem. Tak na 40-50 metrów spokojnie. No to sporo. Nie, właśnie paintball bardziej boli. Tak? No. Bo tam jest wielka kulka z żelatą, jest, która musi się rozbić jeszcze. A dużo jest takich. Tam po lesie jeszcze trochę. Znaczy, my tam nie biegamy akurat, my jesteśmy tu. Od tej drogi w tą stronę. Ale co, dzieci sobie jakoś cześć, czy po prostu tak? Mógłbym zrobić sobie zdjęcie z którymś z was? A który poduje? To i z tym masz strzelają. W stanie wojennym to było tak otoczone, te bunkry. A co tu było w tych bunkrach? Prochownia, magazyny. Ale czyje? No nasze, z tej jednostki z Podjuch. A tu jednostka w Podjuchach była? Tak, a przed wojną nie wiem. No to przed wojną to wiem. I to były prochownie, tak? No ale zobacz, jak oni mieli potężnie od mostu, tak, aż po chlebowo, jak no, to był poligon potężny. No to prawda. No tak, bo to był poligon przecież. Zapomniałem. Ale jeszcze był tam w kierunku Klęskowa, drugi poligon. A, drugi. Też nie wie. Na razie odtwarzają różne zdarzenia. Czyli to jest droga krótka, idziemy do Przełęczy Trzech Braci. Tak, teraz idziemy do Przełęczy. A jakaś nazwa, dlaczego tak jest? Coś? Znaczy jest legenda z tym związana. Jaka? Że akurat tam pracowało trzech braci z Bujów. Tak. I przechodził niewidomy harfiarz z piękną córką. Jego zabili, córkę porwali do siebie, ale później się w niej rozkochali. Mhm. I zaczęli między sobą walczyć. Ginęli wszyscy i ona ich pochowała
właśnie w tym miejscu i dlatego to się nazywa Przęd Trzech Braci, bo pochowała ich pod trzema głazami i powstały trzy wzgórza: Kopytnik, Klasztorne i Bukowiec. O, świetna legenda. Faktycznie. Dziękuję panu bardzo. A później do Zdroi, tak? Nie, no później pójdziemy do Podjuch. A do Podjuch. Tylko pójdziemy drogą mało uczęszczaną, mm-hmm, prosto przy rezerwacie, żeby to było widać, jaka jest różnica między puszczą a rezerwatem. No to fajnie. To dziękuję za komentarz. Faktycznie w rezerwacie nie można nic wycinać leśników. I faktycznie jest to realizowane? Raczej jest, bo mogą jakieś tam gospodarcze cięcia, jakieś takie pielęgnacyjne, to mogą, jak coś się zawali i zagraża, a tak nie. Aha. Musi się unaturalnić wszystko, wszystkie zwalone drzewa. No ja uważam, że wszystkie te zwalone drzewa nie powinny być jednak ruszane. Nie, zwalone drzewo to jest szwedzki stół dla wszystkich zwierząt puszczy. Dokładnie. Owadów, ptaków, każde żyjątko tam się żywi. A my nie pozwalamy, bo wszystko zbieramy. No widać całą grupę. Oprócz mnie. To ta przełęcz o tutaj? Nie, nie, nie. Jeszcze kawałek. Aha. Aha. Kołowo 4,5 km i Podjuchy 2,6. Na Kołowo idziemy. Kołujemy na Kołowo. Tak. I teraz, co tu jest? To jest Przełęcz Trzech Braci. Idziemy zobaczyć. O, tam w oddali widać Przełęcz Trzech Braci. To jest Przełęcz Trzech Braci. Widać ją bardzo wyraźnie. Ładnie tu. No. Ale sraus. To znaczy co? Droga, ale to drzewna? No, ale weg to wiem, a drews to przecież po jakiemu to jest języku? Bo to chyba nie jest po niemiecku. Po niemiecku. Wchodzimy w przełęcz. Trzech braci. Którymi opowiem od początku, jak chojnówka się zaczyna. Były trzy młyny, kiedy ona musiała mieć potężną mostę, ten strumień, który dawał radę napędzać. Pierwszy był prochowy, później był dolny z autostradą, zaraz to ruiny są. A trzeci był ostatni u Zdroja. Przy mącznej zaraz. W czerwonych farm na Bukowe można wyjść bezpośrednio w czerwony. No jest to spora sieć tych dróg jednak. No to był najbardziej oczęszczany szlak niż przed wojną. Na początku zaczynało przy autostradzie, bo jeszcze nie było autostrady, sanatorium. I później restauracja. No tak. Trzy restauracje przy takiej puszczy. Jedna prawie na 2000 ludzi. 2000 ludzi?
A to było przed wojną, tak? Tak, to musiało być pięknie. Niemcy w soboty chyba nigdy nie pracowali, to już było starczy przyjeżdżać, bo to były dobre połączenie, wąskotorówki, autobusy, no i woźnicy. Na starczy czekali od razu. A co u nich jest nadal do tej pory? Znaczy jak się ogląda, bo tam teraz zaczniemy ten opisywać historię restauracji. Aha. W każdej dzielnicy Szczecina co najmniej jedna to była na pewno. Naprawdę? Tak. Przy wejściu do lasu, co najmniej. No kurde. Winowie były trzy. No to jestem zaskoczony. Tam przy tym kamieniu też była spora restauracja. Też. Ten środek puszczy. Coś. Mm-hmm. Chlebowie, czarnowie, no wszędzie. To tu musiało sporo ludzi chodzić. No ale nie wiem, co było stać, nie? No tak. No a później nastąpiła recesja. No i wiesz co, to wtedy nie było przez tyle samochodów, nie było to tak zatrute. No nie. Potrafili z Berlina to przyjeżdżać. W samych Podjuchach było 12 restauracji, no to jako miejscowość wypoczynkowa. Podjuchy jako miejscowość wypoczynkowa? Tak, przed wojną 12 restauracji w samych Podjuchach. Jeszcze prom do nabrzeża dobijał turystę. No to faktycznie, ciekawe. Rezerwa przyrody Bukowe Zdroje. To jeden z największych rezerwatów. Bukowe Zdroje. Obszary. I źródełko. Tak, i tutaj zaraz. Jak, ja nie zapomniałem, jak to się nazywa? Oczko Marzanny, ale. Oczko Marzanny. To było oczko Luizy. Luizy? Tak. To jest oczko Marzanny. No tu przystaniemy na momencie. Tu jesteśmy w miejscu, skąd się zaczyna strumień Chojnówka. To jest według teraz nowych map oczko Marzanny, ale przed wojną to było oczko Luizy. Niemcy spiętrzyli tam kawałek dalej ten strumień i powstał taki staw. W tej chwili to się wszystko wraca do stanu pierwotnego, unaturalnia, także o wiele korzystniej i lepiej. Strumień ten wraca w 2,5 km, a następnie pod ziemią do Cegielinki, to jest przy Nowym Moście. Ale jeszcze raz Stecznik? To się nazywa strumień Chojnówka. Strumień Chojnówka. Musiał być bardzo potężny, bo on po drodze trzy młyny na to napędza. Ale woda się obniżyła. No dosyć malowniczo to wygląda. To też jest złożona legenda. Legenda? Jaka? A jakieś zakonnice źle się sprawowały w klasztorze, za karę zostały tu zesłane. Tak. No i się przemieniły w łabędzie. Każdy napotkany wędrowiec z ubiegiego robiły go bogatym, czyli spełniały coraz lepsze uczynki. Aha. A w to wyglądało za Niemca, proszę zobaczyć. No właśnie, sobie niech pan tak pokaże. Ławeczki, obudowany stawik. To nie, to już jest szmaragdowy. I tutaj były ławeczki, stawik, teraz wraca do stanu naturalnego. Ale wydaje, że lepiej. No lepiej. Zatrzymajmy się, może ja wyciągnę sobie coś do pokoju. Tylko nie uciekajcie. Robi wrażenie, nie? No. Fajnie te kłody wyglądają, bo one już tak widzę, że leżą długo. Tak jakby były wrośnięte. Z 15 lat, więcej nie.
Ja szukam takiej inspiracji, bo ja mam akwaria roślinne, właśnie z takimi starymi. Wiem, o co chodzi. Takie naturalne, nie takie, jak tam wiesz, kamyku parę, tylko w naturalnym takim. A jak zdjęcie na łódce, uśmiechnięte? Podobało się? No bardzo, bardzo się podobało. Tak. A to ty mi robiłeś te zdjęcia tam kucą z kajaku? Tak. A to twojego autorstwa, no widzisz. Przypadek, nawet nie wiedziałem. No widzisz, a co ja tam wtedy robiłem? Nie mam zielonego pojęcia. Wszyscy się pytają... ...polowaniami. To się nazywa psia polana. A tu jest nasze najnowsze dziecko klubowe. To my właśnie. Ty, ale nie idziemy do jeziora. Najnowsze oznaczenie szlaków. Docelowe ma być 50 razów, na razie jest 10. Także mamy się z tego cieszyć. No to na pewno. Daleko. Jakie drzewo. Pod juchy przez mnie zamknięto. Uwaga rower. To jest grawer. On tu został przywieziony. Tak, przywieziony. I tak wyglądał ten dąb. A tutaj było goło, łyco. A kiedy to było? To było przed wojną. Za Niemcą. Tak. Sorry, że tak. Ten dąb jeszcze był tak. Faktycznie malutki. Ale to mi... To widzę, że to jest świeży las. Ta droga w ganek, ona jest usypana. No to ona zaraz. Jest bardzo malownicza. Będziemy szli w trzecią niedzielę maja z tamtej Gankiem. Strony. Z tym gankiem. Tak? Aha, fajnie. Następną niedzielę stara kopalnia w Drojach. A ten gdzie zbiórka? Zbiórka będzie za każdym razem podana. Aha. W Podjuchach zawsze tu. Tylko gdzieś tam. A w Zdrojach przy mostku tym. Nie wiem czemu, ale wasze wydarzenia ciężko je znaleźć. No to... Kończymy naszą wycieczkę. Wracamy z powrotem do naszego wiaduktu, czyli do punktu wyjścia. Czekaj. No widać tą autostradę. Ale to dopiero koło tego sklepu, co się jedzie. Tam taki sklep jest na dole, jak to domy się zamknie. No to wiozę byle gdzie. Więc klub Kniejołaza. A za jakaś siateczka tu jest. Ciekawe do czego. Coś tam rośnie takiego. Jednak coś tam nie spadało, nie spływało. Stara kopalnia. I jak to jest, ile kilometrów jest to? Mniej niż dzisiaj. A mniej? No jasne. Mogą być więcej. Może być. Zobaczymy, w jakim będziemy składzie, to poprowadzę dalej. No. Fajnie. Dla mnie to my chcemy więcej. Tak. Tak, żeby zdycha minimum było. Dobrze. Tylko może trzeba wtedy szybciej. Szybsze tempo. Tak, no to wtedy narzucimy szybsze tempo. To dziękujemy. Dziękujemy, do widzenia.